Cześć wszystkim, to znowu ja. Dzisiaj lecimy dalej z fabułą główną, quest Walka Tefa. Zaczynamy w komnacie, tam gdzie zakończyła się poprzednia misja główna. No i wychodzimy w jaskinię pod Gianicą i biegniemy na podzamcze. Pamiętajcie, że jeśli podobają się wam moje filmiki, zostawcie po sobie ślad. Suba, lajka, komentarz, cokolwiek. Sprawdzamy, czy nie ma ogrucha. Nie ma. I lecimy dalej. Na bagna i do alei. Fabuła w końcu przenosi nas do następnej lokacji, już tak bardziej permanentnie. Więc generalnie żegnamy się z Tentis. To znaczy i tak tu jeszcze nie raz wrócimy, ale nasza główna oś zainteresowań troszkę się przemieści. Kawałek tyle. I sobie będą się walczyć z tymi wilkami. Paranoja. W sumie skóry wilków możemy wykorzystać do produkcji. Da się całkiem wszystko sprzedać. Nie mamy na co narzekać. Mamy to i lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy jeszcze miliona takich. No i alej. Zaraz przywitamy się z Petrem. Wchodzimy do latarni, tak jest. Warto pamiętać, że lokacji w grze jest w sumie na ten moment 5, ale fabuła kończy się w tej... O, znajdźka. Szafirowy pierścień inteligencji sfery minimum. Grubo. A ty to kto? Castecius, generał Warfarm, przysłał mnie ze skrzyniami od Andarii. Czy ja dobrze widzę? Czemu tu są tylko dwie? Jedna została zniszczona przez samych handlarzy. I mówisz to tak spokojnie? Miliony złota utopione, a wy to olewacie ciepłym moczem. Na Andajów nie zwalaj. Każdy jest skurwysyn. Widać, Warhorn tego nie wie. To nie do końca tak. Walczyliśmy o te skrzynie. Utorczycy próbowali się poczuć pod Elira. Gdybym tego nie odkrył... Masz tupet! I co mam niby z tym zrobić? Bohaterem cię wołać, partacza, medal albo dwa przypiąć? Wstydu nie masz. Chcesz się wykazać, to znajdź skurczybyka, który nie przekazał Elirowi rozkazu. Rozkaz? Coś o nim wiadomo? Wiadomo. Renę, mały gnojek, utorskie nasienie, robił za popychle. Udawał debila. Zaczyna kogoś przedrzeźniać. Panie generale, biedny chłopak, niech u nas pracuje. Wraca do normalnego tonu. Sami litościwi tutaj. Zostawił po sobie jakieś poszlaki? Elira pytaj. Wysłałem go na poszukiwania. Jest na skarpie za zrujnowaną wieżą. Dobrze, ruszam. No to biegniemy. Lecimy do Alaeilu. Musimy minąć knajpę, karczmę i jeszcze. Jestem ciekawy, co to za pierścień. Szkoda, że uszkodzony. Ale jakiś tam pieniądz z tego będzie. Dobrze, że sobie przypomniałem o znajdźkach, skoro dopiero co tu przyszliśmy. To pewnie kilka ich tu na nas jeszcze czeka. Napadły go wilki.
tutaj, pomóż mi z nimi. Gdy się zbliżasz, dwa wilki zawracają w twoją stronę. Przyda mi się mała rozgrzewka. No i jedzie. Trzeba się wypocząć, bo wtedy może tego nie wytrzymać. A mama też o to nie chodzi. Dobra, po robocie. Zobaczmy, co Ellie ma nam do powiedzenia. Dzięki za pomoc. Jak z tym moim sobowtórem? To byli Utorczycy? Poradziliście sobie z nimi? Ta, poradziliśmy sobie, a skrzynie trafiły już do Peter. Całe szczęście, gdyby Utorem udała się ta zasadzka. Zaraz po naszej rozmowie popędziłem do Peter i naświetliłem mu sprawę. Wściekł się, to jasne. Chyba jeszcze mu nie przeszło, zwyzywał mnie, gdy tylko się pojawiłem. Nie przejmuj się, taki już jest, ale to porządny dowódca. Bez niego wszystko by się tutaj posypało. Skoro tak mówisz, Peter przysłał mnie do pomocy w poszukiwaniach René. Podobno chłopak robił dla Utoru. Nie przyniósł mi rozkazu akurat wtedy, kiedy Utor się na was zasadzał, więc ta, to raczej pewne. Tu go widzieli po raz ostatni, ale chyba nam to nie pomoże. Musimy wrócić do obozu i przetrząsnąć jego... Chwila, co to za dźwięk? Słyszę nasilające się brzęczenie. To chyba... O nie... Ellie! Ups. Zdobyliśmy jakiś zeszklony proszek. Wyleczmy się i lecimy dalej. Dobra, wracamy do Petra. Na całe szczęście nie mamy jakoś szczególnie daleko. Nie na rozdrożu. Tylko wybrzeże. Co nasz, na to nasz szef? Schwytaliście tego przygupa Renę? Gdzie Ellie? Ellie zniknął. Na moich oczach rozpłynął się w powietrzu. Słucham? Co ty pleciesz? Ludzie nie znikają tak sobie. Tylko to z niego zostało. Pokazuję proszek po Ellie. Jeśli mogę, mamy więcej zaginięć w obozie. Wysłuchajmy go. Może te wypadki jakoś się ze sobą wiążą. Jak się zwiesz? Kasteczus. Wita nas skinieniem głowy. Sierżant Tyn. Przyszłaś zgłosić zaginięcia? Tak jest, generale. Inne osoby zniknęły w podobny sposób. Dobra, zabierz go ze sobą i ustalcie, o co tutaj chodzi. Rozkaz, Kasteczus, chodź za mną. No to idziemy za nią. Tak jest, znajdźka. 1000 złota, zawsze coś. Porozmawiajmy. Kasteczus, tak? To ty dostarczyłeś broń do Petra i pracowałeś z Warhornem, prawda? Tak, to ja. Czyli można na tobie polegać. Sprawa wygląda następująco. Zaginęło jeszcze 2 szeregowych, Gopnik i Kulbaka. Przepadła też szefowa magazynu, Leokadia. Ktoś to widział? Nie, po prostu nie ma ich w obozie. Może te wypadki nie mają ze sobą nic wspólnego, ale wolę to sprawdzić. 4 zniknięcia w podobnym czasie, na pewno jest coś na rzeczy. Też tak myślę. Ja mam tutaj masę obowiązków, ale ktoś musi to zbadać. Zrobię to. Zaznaczę ci, gdzie mieszkali. Zacznij tam. Może znajdziesz coś, co pomoże ich odnaleźć, albo chociaż poznać ich los. Na pewno są cali. Sprowadzę ich z powrotem. No i w tym momencie kończymy quest Walka TFA. Dzięki za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli podobają się wam moje materiały, proszę zostawcie po sobie jakiś ślad. Suba, komentarz albo lajka. To bardzo zwiększa motywację do nagrywania dalszych filmików. Dzięki za uwagę. Cześć!